17-letnia Weronika, zaatakowana przez nożownika w jednym z centrów handlowych w Stalowej Woli, opuściła dziś szpital w Tarnobrzegu. Była jedną z najciężej poszkodowanych ofiar tragedii z 20 października, kiedy to 27-letni mężczyzna uzbrojony w dwa noże atakował przypadkowo ofiary. Jedna osoba poniosła śmierć, 9 zostało rannych. Najgorsze minęło. Weronika czuje się lepiej, choć koszmar tamtego dnia ciągle powraca. Nagle ktoś wybiega z tłumu i skręca w moją stronę, ale myślałam, że po prostu ktoś biegnie, nie wiem, jakoś, no byłam też zajęta ulotkami, nie mogłam zobaczyć, czy ktoś coś trzyma w ręce. No nie mogę. I ta osoba sobie przypobiegła za mnie, odwróciła się i dźgnęła mnie sztyletem. Pamięta, że później otoczyli ją ludzie, wołali o pomoc, sami też pomagali jak mogli. Pani aptekarka też mi pomagała i w ogóle panie z apteki cały czas rozdawały wszystkie środki, nie patrzyły na to, że trzeba za to zapłacić, tylko po prostu dawały. No po prostu to wszystko latało po całym Wiwo, żeby każdemu pomóc, wesprzeć. Jakby nie to, to ja nie wiem, czym by mnie zaopatrzyli, to na pewno. I naprawdę chciałabym podziękować właśnie panu policjantowi, który był po cywilnemu, który mi pomógł, oraz panu wojskowemu. Dziś wiadomo, że ta pomoc na miejscu tragedii udzielona najpierw przez przypadkowych anonimowych ludzi, którzy nie chcą rozgłosu, a później przez fachowych ratowników miała ogromne znaczenie. Urazy płuc, przepony, nerek i wewnętrzny krwotok mogły doprowadzić do śmierci. Ja tak odzyskałam córkę. Mogłam jej już dzisiaj nie widzieć żywy, a tak ją mam, tak się cieszę. Ja też wszystkim dziękuję, wszystkim, naprawdę. I znajomym wszystkim, bo oni naprawdę nas wspierali i szkoła jej tak samo. Weronika i jej rodzice wdzięczni są także za wsparcie, jakiego dziś doznają ze strony znajomych i nieznajomych. Za pomoc, za słowa otuchy, za modlitwy i zamawiane msze. To jest po prostu coś niewyobrażalnego, że takie coś w ogóle mogło się stać. Nigdy w życiu bym nie przypuszczała, że tak się stanie. No. To jest coś pięknego po prostu i tak dużo mi dało siły do walki, takiego powera dostałam, że naprawdę. Dzięki temu, jak mówi Weronika, łatwiejszy jest powrót do domu, do normalnego życia. Normalne życie toczy się już w galerii handlowej. O tragedii sprzed niespełna 2 tygodni przypominają kwiaty i palące się znicze. O wynikach toczącego śledztwa w sprawie tamtych wydarzeń Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ma poinformować podczas specjalnej konferencji prasowej zaplanowanej na 9 listopada.